Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie. Ja jestem Kasia i to jest niecodzienny wywiad. Nie wiem, jakie będą wasze reakcje, ale chwilę o tym porozmawiamy. Ze mną osoba, która wczoraj wyjęła cokolwiek na Rafała Gawrona. Przedstaw się. Cześć, jestem Daniel. Sytuacja zaczęła od tego, że Gawron oblał Jacka Murańskiego wodą, na czym się wypromował. Jacek Murański grypsuje, ja byłem grypsował jak w więzieniu, tak i grypsuje na wolności. Jest człowiekiem, on go poniżył w ten sposób, oblapując go wodą. Teraz są tutaj papiery, chciałbym, żeby tu kamera zbliżyła to. Wiesz co? To zbliżyła to tutaj. Ja później to jeszcze udostępnię na swoim profilu. I tu jest jawnie powiedziane, podpisane przez Gawrona, jak okradał sklep Żabkę z kolegą i mówi, co jego kolega zrobił. Ale to jest ta sytuacja, która była kiedyś na Cage'u wyjaśniona przez Rafała i Piotrka na ostatnim Cage'u, znaczy w Zadymacze, jak tam było. Tak, ale on mówi, że wziął go na wózek. Ale jak mógł wziąć kogoś na wózek, jak on nie wiedział wcześniej, że w ogóle ta osoba go sprzedała? Okej, no w sensie, ja nie za bardzo chcę o tym rozmawiać, wiesz dlaczego, bo ty uważasz, że to jest dobre miejsce, żeby takie rzeczy wyciągać, bo o tym gadałam wczoraj tak, z Piotrkiem. Bo on sam się kreuje na taką osobę, że jest gangsterem, udostępnia jakiś filmik, że ma jakieś filmiki, że ma, że ktoś miał kilogram amfetaminy, tak? Że to policja przejęła, to wytniemy, sorry. No i tak to wygląda, w dniu dzisiejszym z kubeczka dostał moczem. Moczem? Moczem, tak się robi z konfidentami, także już jest oficjalnie C. To już każdy, kto się tam będzie wiedział, co może powiedzieć. Były zdjęcia z paróweczką jego, czyli paróweczką ze skolimkami. Gawron, w twojej bułeczce była skolimka. Boże, ale no to dobra, ja nie wiem, czy ja będę obiektywna. Aż tak bardzo sobie zasłużył, żeby go moczem oblać, wiesz, on oblał tylko Jacka wodą, co by nie było. Ale karma wraca podwójną siłą. No tak, ale dobra, a no to załóżmy ewentualna wasza walka. No, była, jeszcze no? Chciałem dodać, że w dniu dzisiejszym Gawron udostępnił jakiś tam filmik na swoim na YouTubie, że ja tam pobiłem swoją ex-żonę, takie tam historie wziął, bo ona do niego napisała, nie mamy jeszcze rozwodu, nie chcę mi dać tego rozwodu, robi to po złości, mnie nikt nie pogonił z mojego miasta, nikt mnie, przed nikim nie uciekałem, tu nie, to jest żona głupota, mam z kolegami cały czas kontakt z Malborka, z którym zresztą nagram niedługo filmik, który wrzucę, także wszystko to jest pomawianie. Tak jak ja wiem dlatego teraz, jak Jacek się czuje, będąc pomawiany przez Niewolskiego o różnych rzeczach, o pedofilstwie, o innych rzeczach. I teraz ja zostałem pomówiony przez Gawrona i wiem, jak Jacek się czuje i naprawdę współczuję człowiekowi. Nie? Czyli to u Murańskich masz dobre zdanie. Bardzo dobre. A poznaliśmy się przypadkiem tak naprawdę. To jak się poznaliście? Poznaliśmy się przypadkiem przez znajomego, także to tak przypadek był kiedyś i to było w 2020 roku. Okej, dobra, powiedz mi, a jak zareagowała Federacja Prime, w sensie włodarzy, czy ktokolwiek po wczorajszej zdymie? Przypuszczam, że tak, się z tobą kontaktował i dostałeś to? Albo, no ktoś z Prime'u, jakiś, nie wiem, ktokolwiek. Znalazłem się znikąd. Nie, no ale no ktoś na pewno, ale czy po tej zadymie, w sensie po tym jak wszedłeś tam? Po zadymie, że? No w sensie, czy po tym jak wczoraj wszedłeś na scenę, tak. To któryś z włodarzy tam wziął i powiedział, nie rób tak, albo rób tak, albo chodź na walkę? Nie. Nie. Czyli na razie jeszcze jesteś w fazie, dajcie mi walkę, a może to się kiedyś... Ja zapraszam bardzo, ja możemy to nawet załatwić z Gawronem na ulicy przez to, co zrobił w internecie na mój temat teraz, bo na niego jest papier, na mnie nie ma nic, ja jestem sztywny i nikogo nigdy nie sprzedałem, także nie ma problemu, możemy to wyjaśnić. Pokaż tatuaż, jaki ty masz? A nie, dobra, bo ludzie pisali, że ten, jakiś tatuaż, tam wiesz, jakieś takie przytyki. Tak, piszą różne rzeczy. Dobra. Słuchaj, krótki wywiad, ale dziękuję ci, bo dziękuję. O tym chciałam z tobą porozmawiać. Dziękuję bardzo. Trzymaj się. Dzięki wielkie.